końcowi zbliża się budowa nowoczesnego kompleksu sportowego przy szkole w Piekoszowie. W ramach inwestycji powstanie wielofunkcyjne boisko, bieżnia i budynek technicznego zaplecza sportowego, a całość zyska energooszczędne oświetlenie. Na to zadanie władze gminy Piekoszów pozyskały 500 000 zł rządowego dofinansowania. Inwestycja ma być gotowa w kwietniu. Cieszę się, że taka inwestycja się już kończy. Jest bardzo potrzebna szczególnie dla dzieci, młodzieży, która poza zajęciami lekcyjnymi, popołudniami, czy też podczas weekendów będzie mogła również z tego obiektu korzystać. I sądzę, że oprócz tego, że będą tutaj mogli spędzać aktywnie czas, to być może przyczyni się do tego, że tutaj te pierwsze talenty sportowe się objawią, być może znajdą się takie osoby, które spędzają czas na tym boisku, zechcą zostać sportowcami. Na tak nowoczesny kompleks sportowy społeczność szkolna czekała od dawna. Chcielibyśmy bardzo, żeby ta gmina również pod kątem sportowym się rozwijała, żeby młodzież, dzieci mieli gdzie spędzać wolny czas, więc na to stawiamy, na ile pozwolą środki zewnętrzne i nasze gminne. Pewnie w przyszłości będziemy realizować kolejne projekty. Jak podkreśla radna Małgorzata Pietrzykowska, kompleks sportowy będzie służył sportowemu rozwojowi młodzieży i jest przekonana, że z tych boisk będzie korzystało wiele osób. Te boiska będą żyły. Myślę, że do południa będą służyły wszystkim dzieciom w naszej szkole, natomiast popołudniami również mieszkańcom naszego miasta gminy Piekoszów oraz również dla zespołu sportowego Astra Piekoszów, w którym wiemy, że jest 120 dzieci zapisanych, więc na pewno wykorzystane będą w 100%. Zdaniem radnego Jacka Zagadło najbardziej na tą inwestycję czeka młodzież. Najbardziej oczekują tej inwestycji tutaj młodzież ze szkoły, która będzie mogła nareszcie ćwiczyć w takich przyzwoitych warunkach. Oczywiście nie tylko ze szkoły, ale również mieszkańcy będą mogli z tego obiektu korzystać i myślę, że będzie cały czas wykorzystywany. Koszt budowy nowoczesnego kompleksu sportowego opiewa na kwotę 1 783 000 zł, z czego 500 000 pokryje rządowe dofinansowanie pozyskane z programu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Sportowa Polska. Pierwsze mecze zostaną rozegrane na nowoczesnym boisku już w kwietniu.